Jeżeli weszliście w ten materiał licząc na porady finansowe, to trafiliście w złe miejsce. Aczkolwiek polecam zostać, bo dzisiaj zaczynam serię o popularnych rodzajach fabuł. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek o motywie fabularnym Od biedy do bogactwa, czyli angielskiego Rags to Riches. Nazwa motywu bardzo jasno określa, o czym opowiada, ale i tak przyjrzyjmy się teorii. Od biedy do bogactwa odnosi się do sytuacji, w której postać wznosi się z ubóstwa do majątności. Alternatywnie może być to historia, w której ktoś zupełnie nieznany staje się niesamowicie rozpoznawalny, albo osoba z marginesu społecznego dochodzi do władzy. Czasami taka zmiana zachodzi w bardzo krótkim czasie. Przykładem takiej historii jest powieść Książę i Żebrak, w której dwie bardzo podobnie wyglądające postacie zamieniają się miejscami. My jednak wróćmy do podstawowej wersji tego motywu. Przełóżmy to sobie na Aladdina Disneya z 1992 roku. Główny bohater jest złodziejem mieszkającym na ulicy, który jest w stanie zdobyć chleb jedynie poprzez kradzież. W realiach filmu ciężko o większego biedaka od niego. Na szczęście dzięki uratowaniu księżniczki i zdobyciu magicznej lampy Aladdin zostaje księciem. Najpierw takim fałszywym za pomocą Gina, a dopiero później przez ślub z Jasminą. No ale nie każdy ma tyle szczęścia, aby wejść w łaski księżniczki i spotkać spełniającego życzenia Gina. Niektórzy musieli dojść do bogactwa pracą. Pozytywnym przykładem takiej postaci jest Sknerus McQuatch, który zaczynał jako pucybut, później brał udział w gorączce złota, a potem prowadził rozmaite biznesy. Zasadniczo jest uosobieniem amerykańskiego snu i przykładem, że nawet pochodząc z nizin społecznych, można zostać bogaczem. Wystarczą do tego determinacja, ciężka praca oraz wyrzeczenia. W opozycji do takiego myślenia stał F. Scott Fitzgerald ze swoją powieścią Wielki Gatsby. Tytułowy bohater owszem dorobił się wielkiej fortuny, ale robił to w sposób nielegalny. Do tego nagromadzony majątek nie przyniósł mu szczęścia ani spełnienia. Współczesne historie pokazują, że do bogactwa najczęściej dochodzi się wątpliwymi moralnie sposobami, i to jeszcze za cenę własnego człowieczeństwa oraz relacji rodzinnych. Widać to chociażby w Breaking Bad, czyli serialu, w którym chory na raka nauczyciel chemii zaczyna produkować metę i z czasem tworzy swoje przestępcze imperium. Innym przykładem może być gra Mafia The Definitive Edition, w której główny bohater z taksówkarza staje się gangsterem, uznając to za szansę od losu. Omówiliśmy sobie motyw, więc teraz daję wam zadanie na myślenie. Co łączy wszystkie przykłady, które podałem? Czy może czegoś wam brakuje? Dostrzegacie jakiś wzór? Nie mam pojęcia, co odpowiedzieliście, ale chodziło mi o nieobecność kobiet w rolach głównych tego typu historii. Faceci są przedstawieni jako ci, którzy muszą ciężko pracować, aby się dorobić, często płacąc za to wysoką cenę. Nawet Aladdin, pomimo szczęśliwych zbiegów okoliczności, musiał się wykazać bohaterstwem i zaimponować sułtanowi, aby podnieść swój status majątkowy. Kobiece postacie w ramach tego motywu mają z nim coś wspólnego. Dochodzą do bogactwa poprzez małżeństwo lub związek. Jest tego sporo. Kupciuszek, Tu mają uprzedzenie, Pretty Woman, 50 twarzy Greya i kilkadziesiąt brazylijskich lub tureckich telenoweli pokroju wspaniałego stulecia. To prawdopodobnie wynika z tradycyjnych ról w społeczeństwie. Wyraźniejsza zmiana trendu z umieszczaniem kobiet w rolach głównych historii Od biedy do bogactwa zaczęła się pojawiać na początku tego wieku. Możemy tu przywołać filmy takie jak Diabeł ubiera się u Prady albo Księżniczka i Żaba, gdzie główne bohaterki muszą wykazać się ciężką pracą i determinacją. Problem w tym, że odwrócenie tego trendu nie zdążyło nabrać pędu. Historie, w których postać osiąga sukces finansowy ciężką pracą lub kreatywnością, bez wątpliwych moralnie decyzji, praktycznie umarły. Z popularnych produkcji z ostatnich lat kojarzy jedynie film Wonka. Przy trwającej recesji oraz zmianach w postrzeganiu osiągania bogactwa nie ma co się dziwić, że te historie stają się mniej popularne. One są dość zero-jedynkowe. Praca równa się sukces, lenistwo równa się porażka. Współczesny odbiorca, szczególnie ten amerykański, pracujący na dwie zmiany po kilka godzin dziennie, nie może się z nimi utożsamiać. Zresztą teraz lepiej sprzedają się szare, złożone, bardziej realistyczne historie, no ale to już temat na inny odcinek. Motyw od biedy do bogactwa ma też swoje wariacje, chociażby od bogactwa do biedy. Ten motyw raczej nie występuje jako główny motor napędowy historii. Jeżeli bohater coś straci w trakcie historii, to rzadko kiedy są to pieniądze. Z reguły protagoniści zatracają moralność. Jeżeli ktoś bankrutuje na koniec historii, to jest to antagonista. Tak się dzieje we wcześniej wspomnianym Łące, gdy trzech oligopolistów bankrutuje przez wylanie zapasu czekolady i publiczne ośmieszenie. Kolejnymi wariacjami są te z dodatkowymi krokami. Chodzi o od bogactwa do biedy do bogactwa i od biedy do bogactwa do biedy. Mam nadzieję, że się nie zgubiliście.
Pierwszą z nich ujrzymy w przypowieści o synie marnotrawnym, który najpierw żyje dostatnio u ojca, potem opuszcza dom, gdzie przepuszcza majątek, głoduje, a potem wraca do ojca z podkulonym ogonem, gdy zostaje przywitany z otwartymi ramionami. Przypadek od biedy do bogactwa do biedy ciekawie zrealizowano w 9 odcinku drugiego sezonu Byle do przerwy. TJ wraca po chorobie do szkoły i okazuje się, że za praktycznie wszystko trzeba płacić naklejkami z potworami. Wejście do szkoły, picie wody, granie piłkami, nawet zależenie na trawie. TJ ich nie posiada i nie jest w stanie kupić naklejek w sklepie. W związku z tym musi wykonywać pracę na placu zabaw, aby je zdobyć. Po uzbieraniu kapitału inwestuje go i stopniowo zaczyna przejmować kolejne rynki. Po zostaniu monopolistą posiadającym prawie wszystkie naklejki, dzieciaki w ramach buntu przerzuciły się na naklejki z kosmitami. Tym samym TJ powrócił do bycia bankrutem. Podsumowując, szlachetne historie od biedy do bogactwa, gdzie postać dorabia się ciężką pracą lub kreatywnością, powoli przestają się pojawiać. Jeśli teraz na taką natraficie, to najprawdopodobniej będzie wiązała się z nielegalnymi zawaniami lub podnoszącym status romansem. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.